Teraz przystępujemy do procedowania druku nr 2 planu zagospodarowania starego budżetu walizka. I tutaj, proszę Państwa, następny plan wnioskuje się o położenie gminy Poniszy w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru starego budżetu walizka. I w tym pierwszym, dlatego zaczynamy z tego planu 7 lat. Należy wpisać nakaz zachowania schodów spadkowych oraz zakaz rozwijania tego terenu. Tak się składa, proszę Państwa, że schody do Parku Podlaskiego za szkołą gastronomiczną niż na samym terenie parku są na działce prywatnej. Mogłoby dojść do tego, że te schody właściciel zagrozi. Żeby tego uniknąć, wpisując to w miejscowym planie zakaz godzenia i zakaz innego sposobu zagospodarowania, spowoduje, że te schody cały czas będą ogólnodostępne. One są naniesione w planie, przepraszam? Tak, tylko że nie ma żadnego zakazu i w planie są naniesione, że on należy pod teren. Tak jest. Mieszkaniowy. W związku z tym może być dalej, my nie wchodzimy z prawa własności, natomiast wprowadzając zakaz zabudowy i zakaz, bo zakaz zabudowy jest, ale nie ma zakazu grodzenia. I mógłby ktoś paść na pomysł, żeby zagrodzić własną własność. Dwa. Na terenie zabudowy oznaczone symbolem MWU 5 strony regionu Piłsudskiego Rejdana wydać zalecenie uporządkowania ukształtowania pierzei, która nie może być niższa od sąsiadujących budynków, między innymi wysokość powinna zasłonić podwórka i zapyścia. Otóż, proszę Państwa, jest to teren, który jest, jak jedziemy z mostu Piłsudskiego po prawej stronie, to jest po drugiej stronie ulicy Legionu, czyli byłej ulicy Cekiery. Tam był kiedyś budynek miejski, z tego co pamiętam, tam chyba była rzeźnia albo była jakaś hala taka targowa podwórka. I w okresie, jak po wojnie most zmienił swoją lokalizację po zburzeniu mostu, on się przesunął na pierzeje ulicy Legionu. Część tego budynku wyburzono i otwarto podwórkę. Jak zobaczycie, są te papierowe, tam gdzie jest lombard, tam gdzie mamy problem. I otwarte są puste przestrzenie, takie oschrowane, odrapane podwórka. Bo tam nigdy nie było pierzeje budynku. Po to, żeby zastąpić docelowo, jeżeli będzie przebudowane, żeby zastąpić te papierowe, takie postsocjalistyczne te budki, bo to są takie parterowe pawilniki, pierzeją budynku, który zamknie, pokaże jakby no, typu kamienicy. Żeby zasłonić te brudne, brzydkie tam elewacje, te wewnętrzne schowane pod górę, zamknąć jakoś pierzeją, bo tam nie jest zamknięte. W paragrafie 30 opisać projekt, opisanego projektu na terenie oznaczonym symbolem US1 prowadzić zakaz stawiania kiosków oraz obudowania nimi obiektów. Chodzi o plac oczywiście niepodległości. Załatwimy ten temat raz na zawsze w miejscowym planie, jeżeli chodzi o kioski na placu niepodległości. W paragrafu 31 opisanego projektu wyznaczyć teren placu oznaczonego symbolem. Winna być wykreślona możliwość lokalizacji kiosków. Też to dotyczy, proszę Państwa, ten tekst placu niepodległości. W paragrafie 23 opisanego projektu wpisać utrzymane zmienie zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wraz z usługami. Chodzi o to, że słowo zyka się powinno, tam się powinno, to był jakby sugestia wydziału, żeby przy okazji naszej poprawki biuro, znaczy nie wydział, tylko biura planowania. I następna sytuacja, że była w opisanej części projektu powinna otrzymać zmienie minimalny wskaźnik terenów przeciwdziałanych czynnych 15% za szczerze ustępu 6. I to są wszystkie uwagi. A ile tam było wcześniej? Tam było mowy. Nie było w ogóle mowy na temat tego, żeby wcześniej. Otwieram dyskusję. Dziękuję. Proszę Państwa, głosujemy. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa z radnych jest za podjęcie uchwały do druku nr 10? Liczymy. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała do druku nr 10.